Tym razem chciałbym pokazać, jak można łączyć otwarte zasoby edukacyjne z różnymi licencjami i na co trzeba zwrócić uwagę. Tworzę na ten temat prezentację. Znalazłem odpowiedni szkic i ładną ilustrację, a także bardzo dobry, krótki fragment tekstu. A wszystko na otwartych licencjach. Bierzemy się do pracy i dodajemy tekst, dodajemy szkic i na początek osadzamy ilustrację. Następnie zadajemy sobie pytanie, jaką licencję posiada nasz nowy materiał dydaktyczny, ponieważ oryginalne obiekty miały różne. Licencje CC. Ilustracja znajdowała się pod CC 0. Skic znajdował się pod CC BY. A tekst z Wikipedii znajduje się pod CC BY-SA. Rozwiązanie wcale nie jest trudne. Licencja z największą liczbą specyfikacji to CC BY-SA. Ona jest najbardziej rygorystyczna. W każdym razie musimy się tego trzymać. Oznacza to, że musimy używać tej licencji, tej CC BY-SA, do naszej prezentacji i oczywiście podać także wszystkie inne informacje. Aby ułatwić to wszystko zapamiętanie, opracowano tak zwaną zasadę cupcake. Tutaj na zdjęciu widać cupcake, która została wykonana z różnych elementów. Zielone papierowe opakowanie posiada licencję CC 0. Pomarańczowy krem posiada licencję CC BY-SA 4.0 International. Oraz czerwone kulki posiadają licencję CC BY 4.0 International. Oznacza to, że cała cupcake musi być objęta licencją CC BY-SA 4.0. Bo to jest licencja, która stawia najwięcej wymagań. A zasada cupcake? Tak, jest tam napisane, że nie możesz pozwolić innym na więcej, niż sam możesz zrobić. To proste. Jeśli chcesz skorzystać z innych licencji CC niż te, które przedstawiłem jako otwarte, sytuacja szybko staje się jeszcze bardziej skomplikowana. Wiele kombinacji nie jest już wtedy możliwych. Jeśli więc chcesz, aby twoje własne zasoby były łatwo wykorzystywane przez innych, powinieneś wybrać licencję CC 0 lub licencję CC BY. Doświadczenie pokazuje, że materiały dydaktyczne można szczególnie dobrze wykorzystać ponownie, jeśli zostaną wykorzystane te dwie licencje. Chcemy, aby nasze materiały były wykorzystywane i dostępne.